Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj jak co sobotę zachęcam do lektury. Jest to dzisiaj książka, która mnie wciągnęła, chociaż jej nie skończyłem jeszcze, ale się myślę już mogę podzielić pewnymi refleksjami. Sodoma, hipokryzja i władza w Watykanie. Autorem jest Frédéric Martel, Francuz. Wydawnictwo Agora. Rzadko kupuję cokolwiek Agory, ale właśnie kupiłem. Książka trochę dwuznaczna, w tym sensie, że ta Sodoma, no to taka trochę brzmi to jako takie szczere oburzenie. W tradycji chrześcijańskiej Sodoma jest tym miejscem, z którego się rozpoczęło jakby no, mężołożnictwo, homoseksualizm, jakkolwiek byśmy tego nie nazywali. Natomiast tak naprawdę to jest książka, która jest napisana z perspektywy prohomoseksualnej. Pisze ją Francuz, liberalny Francuz, Francuz, który jest za prawami homoseksualistów. Myślę, że który by w ogóle postrzegał Kościół jako taki, jako pewną problematyczną instytucję. Ale jakby teza jest nie taka, że homoseksualizm jest grzechem, tak jak sodomia jest grzechem. Ale teza jest taka, że po prostu źle jest, kiedy instytucja, która jest antyhomoseksualna, jest tak naprawdę na wskroś homoseksualna, że jest to hipokryzja, która nie pomaga, która szkodzi. I myślę sobie, że jest to teza prawdziwa, teza bardzo smutna, teza, która jest w tej książce bardzo silnie udokumentowana. Powiem szczerze, aż czasami niesmaczne to było. I aż już mi się niedobrze robiło. Natomiast no, taka książka, która pokazuje moim zdaniem, że to działać dobrze nie może. To działać dobrze nie może, no po prostu, najzwyczajniej w świecie. Albo jeszcze inaczej, można powiedzieć, dlaczego największym przekleństwem Kościoła rzymskokatolickiego jest celibat. Albo można być jeszcze inaczej, dlaczego celibat nie działa. Celibat nie działa nie dlatego, że nie ma ludzi powołanych do celibatu, bo wierzę, że są ludzie powołani do celibatu i mamy bezżennych księży, mamy bezżennych pastorów, są tacy ludzie, są też kobiety, które są jakimiś misjonarkami, ewangelistkami, poświęcają się Kościołowi w taki czy w inny sposób, a więc są tacy ludzie różnych obojga płci. Natomiast celibat jako pewne przymuszanie do bezżenności nie działa po prostu dlatego, że staje się bardzo atrakcyjnym miejscem dla homoseksualistów. I paradoksalnie, będąc tym bardzo atrakcyjnym miejscem dla homoseksualistów, jest też miejscem, które z definicji jest określone do homoseksualizmu negatywnie. I ten paradoks tworzy mnóstwo napięć. I ten paradoks tworzy tą całą hipokryzję. I ten paradoks tworzy tę całą niezdrowość tej sytuacji, o której ta książka mówi. I myślę sobie, że jest to czymś, no czymś właśnie bardzo, bardzo smutnym po prostu, kiedy się czyta tą książkę, kiedy się czyta o tym, że nawet ludzie, którzy przeciwstawiają się homoseksualizmowi w Kościele rzymskokatolickim, bardzo często mają tą skłonność w sobie. I tak naprawdę nie może być zdrowym środowisko, które składa się w zasadniczej większości z ludzi o takim pociągu, które z tym walczy. No to jest po prostu niemożliwe. Jeśli się, załóżmy hipotetycznie, że nie wiem, 80% kleru jest heteroseksualna, czy 80% kleru, no nie wiem, jakoś w ogóle potrafi to stłumić, czy cokolwiek, już nie wnikam teraz, czy to się da, czy się nie da, ale jakoś tam pewnie da się nad tym kontrolować. I 20% to są ludzie, którzy mają właśnie taką skłonność, no to oczywiście dla nich takie środowisko staje się czymś zdrowym. Znaczy oni się gdzieś w tym momencie mogą odnaleźć i mogą jakby w pewnej takiej bardziej, bym powiedział, rozwodnionej atmosferze, gdzie wszyscy gdzieś tam z różnymi pożądliwościami walczą, mogą sobie radzić, tak? Natomiast jeśli to jest tak, że to jest w zasadzie większość, zasadnicza większość ludzi, którzy w taki czy inny sposób te popęd realizują, albo jak nie realizują, to po prostu, no to po prostu i tak to się wyraża w jakiś tam inny sposób, tak? No to po prostu widać, że
No widać, że ta instytucja nie będzie działać najzwyczajniej w świecie. I to jest taka moja refleksja. Refleksja najprostsza. Najprostsza refleksja jest taka, że celibat zniszczy ten kościół. Kościół rzymskokatolicki. No po prostu. Przy wszystkich fajnych cechach celibatu, o których można mówić, ale ta książka moim zdaniem właśnie dowodzi tej tezy. Dowodzi wielu innych rzeczy. Można poczytać trochę o papieżach, można poczytać trochę o tym, jak władza uderza do, jak woda sodowa. Trzeba uważać też, tak jak powiedziałem, ta narracja, ona jest lewicowa i czasami myślę, że jest tendencyjna, trzeba uważać na to, ale z drugiej strony tak się ten człowiek przedstawia. Myślę, że taki uczciwie jest, to nie wynika z jakiegoś jego z manipulacji, taki po prostu ten człowiek jest. Książka, która myślę, że wiele rzeczy tłumaczy w Kościele rzymskokatolickim i książka, która mnie osobiście uspokaja, że właśnie dzięki Bogu my celibatu nie mamy, ale oczywiście problemy z władzą, problemy z deprawacją przez władzę są te same, także jest to również książka, która może dla nas, dla protestantów ewangelicznych, być w tym wymiarze ostrzeżeniem. Panie Boże, daj nam strzec się grzechu i daj nam, Panie, być szczerymi przed Tobą, kiedy szukamy uwolnienia, Panie, szukamy Ciebie i świętości. Amen. Z Bogiem i do zobaczenia.